Czytamy Ewangelię Mateusza z rozdziału 8 od wersetu 16 do 22. A gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. A Jezus, widząc lud wokół siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do Niego: Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda. Ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. A drugi z uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. Ale Jezus rzekł mu: Pójdź za Mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. Oto widzimy sytuację, w której wieczorną porą do Jezusa przychodzą tłumy ludzi. Biblia mówi, że byli tam ludzie opętani, byli ludzie chorzy, byli ludzie, którzy byli słabi, ludzie, którzy byli w potrzebie. Biblia mówi, że On wszystkich uzdrawiał, wszystkich tych, którzy mieli się źle. I Mateusz powiada, że to, co ci ludzie widzieli, to, czego doświadczali, było wypełnienie się proroctwa, starego proroctwa proroka Izajasza z 53 rozdziału, wersetu 4, gdzie czytamy: On niemocy nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Mamy niezwykłego Zbawiciela. Mamy Zbawiciela, który zdumiewa swoją miłością. Mamy Zbawiciela, który potrafi objawiać swoją miłość. Mamy Zbawiciela, który się troszczy o nas, troszczy się o ludzi. Nikomu nie odmówił pomocy. W tej konkretnej sytuacji widzimy, że ludzie przekonali się, iż jest dobry czas, aby znaleźć ukojenie dla swoich słabości. Przyszli sami, przeprowadzili swoich bliskich. Pewnie przyprowadzili sąsiadów, przyprowadzili czy przynieśli nawet ludzi, którzy nie byli sami w stanie przyjść. I Słowo Boże wyraźnie mówi, że w ten konkretny wieczór doszło do tak ogromnej ilości cudów, że ludzie wszyscy zostali uzdrowieni. Jezus, jak mówi dalej Mateusz, rozglądając się wokół siebie, zobaczył ogromny tłum ludzi. Co to może oznaczać? To może oznaczać kilka rzeczy. Po pierwsze, może to oznaczać, że ciągle dochodzili nowi. Po drugie, może to oznaczać, że ci, którzy zostali uzdrowieni, nigdzie nie chcieli odejść, co chyba nie dziwi. Ale Jezus w całej tej sytuacji nakazał przeprawę. Wszystko się odbywało na brzegu jeziora Genezaret. Więc Jezus nakazał przepłynąć na drugą stronę jeziora. I wtedy przystąpił do Jezusa pewien człowiek. Jest on opisany jako uczony w piśmie. I mówi do niego tak: Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Najprawdopodobniej ten człowiek podszedł do Jezusa, widząc, że apostołowie i Jezus przygotowują się do przeprawy, i zaoferował swoją obecność i mówi: pójdę z Wami. Gdziekolwiek chcesz, pójdę z Tobą, Panie Jezu. Można powiedzieć, że piękne wyznanie i dobre wyznanie. Ale odpowiedź Jezusa jest intrygująca, ponieważ Jezus mówi mu tak: Słuchaj, przyjacielu,
lisy mają jamy, a ptaki niebieskie mają gniazda. Natomiast Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. To jest ciekawe, jeśli przypomnimy sobie drugi list do Koryntian, list do Filipian, gdzie jest mowa o tym, że Jezus ogołocił siebie ze wszystkiego. Jezus mówi prawdę. Nie mam gdzie skłonić swojej głowy. Nie mam swojego miejsca. Ale Jezus mówi coś więcej. Jezus mówi, chcesz za mną pójść? Chcesz mi towarzyszyć? A na co liczysz? Musimy zrozumieć, że jest w nas, ludziach, pewien problem, z którym wielu nie potrafi sobie poradzić, chyba że nawróci się i narodzi na nowo. A mianowicie jesteśmy niesamowicie związani z tym światem, z tą rzeczywistością. Jezus zaczyna od pewnych porównań. Mówi, lisy mają jamy, ptaki mają gniazda. Wskazując na to, że zwierzęta mają swoje miejsce na ziemi i to jest jedyne miejsce, które mają. Nie mają żadnego innego. Pytanie, które dzieci czasami stawiają, a mój kotek czy będzie w niebie, jest trochę bez sensu. Dlatego, że miejsce tego kotka jest tutaj. Na tym świecie, na tej ziemi. To, czy w przyszłości będą nam towarzyszyły zwierzęta w wieczności, to jest zupełnie drugorzędna sprawa. I chyba nie warto się w ogóle nad tym pochylać. Ale zwierzęta mają swoje przeznaczone miejsce, swój przeznaczony czas. Należą do tego świata, do tej ziemi. Natomiast ty, człowieku, nie należysz do tego świata. Nie należysz do tej ziemi. Jesteś czymś o wiele, wiele więcej. Przypomina mi się wypowiedź Jezusa, który do Samarytanki w 4 rozdziale Ewangelii Jana powiada, Bóg jest duchem. I Bóg szuka ludzi, którzy w duchu mieliby z nim społeczność. Jesteś więcej niż ciałem. Więcej niż tym, co można dotknąć. Więcej niż tym, co można złożyć do grobu. Więcej niż tym, co jest w stanie każdy poznać swoimi zmysłami. Jesteś czymś daleko więcej. Czy my siebie tak widzimy? Co zrozumiał z tego ten uczony w piśmie? Bo nic nie wiemy o tym, żeby towarzyszył Jezusowi. Jezus mu nie zagwarantował żadnego konkretnego miejsca. Jezus po prostu powiedział mu, jeśli chcesz pójść za mną, to idziesz za mną i wykonujesz moją wolę. Już niedługo Jezus powie, zachęcił uczniów do tego, aby naśladowali Go, aby wzięli swój krzyż na siebie. Jeśli chcesz być uczniem Jezusa Chrystusa, to musisz zapomnieć o życiu, które, jakbyśmy powiedzieli, elegancko jest poukładane. Musisz o tym zapomnieć. Możesz mieć rodzinę, możesz mieć pracę i ta rodzina powinna być wspaniała. Praca powinna być wykonywana najlepiej, ale musisz rozumieć, że to, czego od ciebie Bóg oczekuje, może cię zaskoczyć w każdej chwili. Nie masz tutaj swojego stałego miejsca. Bóg ma dla ciebie rzeczy, o których nic nie wiesz. Bóg ma dla ciebie rzeczy, które mogą być dla ciebie zadziwieniem. Ale będą możliwe tylko wtedy,
Tylko wtedy będą dostępne, jeżeli pójdziesz za Nim. Nie za Jego obietnicami, ale za Nim. Za Nim. Inny z uczniów przyszedł do Niego i mówi: tak, chętnie za Tobą pójdę, ale pozwól mi najpierw pogrzebać swojego ojca. Jezus odpowiada mu: ty pójdź za mną, a zostaw umarłych, niech oni sobie grzebią umarłych swoich. Tutaj jest, można powiedzieć, taka historia wielowątkowa. Mamy tutaj relacje pomiędzy tym konkretnym człowiekiem a jego rodziną. Jezus na ten temat też wiele mówi. Jeżeli ktoś poza czy ponad relacje z Nim ceni sobie relacje z ojcem, matką, bratem, siostrą, żoną, mężem, Jezus powiada: nie jest w mnie godzien. To jest pierwsza rzecz, która jest tutaj widoczna. Kolejna sprawa, która przebija się z wypowiedzi Jezusa, jest następująca. Jezus powiada: ty konkretny człowieku, chodź za mną. Zostaw ludziom tego świata, aby zajmowali się sprawami tego świata. To się może wydawać dość brutalne, ale prawda jest taka, że jeśli niewierzący ludzie chowają niewierzących ludzi, to jedni i drudzy są martwi i niczego to nie zmienia w życiu żadnego z tych ludzi. Smutne, ale prawdziwe. To, do czego Jezus zachęca tego swojego ucznia przecież w końcu, bo tak jest przedstawiony, to całkowite powierzenie swojego życia Jego osobie, całkowite oddanie się Jego osobie. Czy w ten sposób On na przykład by nie zgrzeszył przeciwko braku czci dla swojego ojca? Nie, dlatego że najprawdopodobniej, bo tak należałoby odczytać to, co Jezus powiedział, to uczniowi nie chodziło o to, że miał akurat pogrzeb, który należało przeprowadzić. Tylko jemu chodziło najprawdopodobniej o to, żeby mógł jeszcze przeżyć razem z ojcem ten czas, który ojcu pozostał na tym świecie. A później ruszy za Jezusem. Oj, to jest bardzo częsty przypadek wielu, wielu ludzi. Także tych, którzy mówią sobie: jesteśmy wierzący. Jak często słyszę od ludzi: a jak przejdziemy na emeryturę, wtedy będzie więcej czasu. A jak dzieci dorosną. A jak zbudujemy dom, a jak spłacimy kredyty. Wiecie, jak się to kończy? Wiecie. Nigdy ci ludzie nie są przygotowani, nie są gotowi do tego, żeby rozpocząć jakąkolwiek służbę, żeby stać się prawdziwie uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Kompilując obydwie wypowiedzi Jezusa, musimy uznać, że to, czego Jezus oczekuje od swoich uczniów, to absolutny brak przywiązania do tego świata. To nie oznacza lekceważenia obowiązków. To nie oznacza rezygnacji z posiadania majątku, posiadania własnej rodziny. Nie. Jezusowi chodzi o gotowość. Jeżeli On cię powołuje do uczniostwa, to nie za rok, ale teraz. Jeżeli ty wyrażasz gotowość, że chcesz pójść za Nim, to nie za rok, ale teraz. Ja wiem, że niektórzy zadadzą sobie pytanie: no dobrze, ale jeśli tego nie będzie, tamtego nie będzie, to się nie zrealizuje, tamto się nie zrealizuje, to nie idź za Jezusem. Jeśli nie ufasz swojemu Zbawicielowi, to nie idź za Nim. Nie ma takiego nakazu. Jezus wyraźnie powie, już niedługo w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza: jeśli ktoś chce pójść za mną. Tam jest wyraźnie użyty tryb warunkowy. Jeśli chcesz pójść za mną.
Jeśli chcesz pójść za Jezusem, to nie stawaj mu warunków. Nie dopytuj się, co będziesz za to miał. Nie bądź ciekawy, co cię będzie czekało. Albo ufasz swojemu Zbawicielowi, albo ufasz swojemu Chrystusowi, albo nigdy nie zostaniesz Jego uczniem. Ale wtedy będziesz tym umarłym, który będzie grzebał swoich umarłych. Amen.